Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym customie z gry Tomb Raider. Tym razem custom, troszeczkę w takich nietypowych okolicznościach. Za chwilę opowiem, o co chodzi. Separate Ways, Vision of Future, Mystery of Mads. Pełna nazwa customu. Czemu wspomniałem o nietypowych? Dlatego, że słuchajcie, na dzień dzisiejszy jeszcze nie możecie zagrać w ten custom. Jeszcze go nie ma na TRL.net. A to dlatego, że jest w takiej wersji testowej i ja będę takim testerem tutaj. Zostałem poproszony przez autora, Pedrosk27, którego pozdrawiam. Poprosił mnie, żebym nie zagrał, nie przetestował tego customu przed wrzuceniem właśnie do internetu. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję za taki fajny gest. Sprawdzimy to, obadamy. Może znajdziemy jakieś błędy, które... albo on sam jakieś błędy tutaj zobaczy, wyłapie gdzieś jakimś fachowym okiem ja i zobaczymy im, poprawi te błędy. No, zobaczymy. W każdym razie bardzo mi miło, dziękuję. No i co? I możemy chyba zacząć, nie? Tak, tylko nie wiem, czy to się nagrywa, słuchajcie, bo tu jest cała fabuła, bo ja tak nie za bardzo fabułę jeszcze nie znam, ale nie wiem, czy ona się nagrywa. A jak nie, to nie wiem, czy ja ją tutaj wgram, czy jak. W każdym bądź razie próbujemy dostać się tutaj do laboratorium. I teraz też nie wiem, czy to się nagrywa. To są nasze notatki. Piąty dzień, waiting on time to activate. Aha, zobaczyła, że ktoś tam coś dźwigają, jakieś rzeczy. No i co, będziemy musieli tutaj się dostać, tak? Dobra. Jeszcze tylko chciałem sobie... Bo albo mi się wydawało, albo w menu, słuchajcie, była muzyka z Mirror's Edge, ale nie jestem... Aha. Aha, okej, dobra. Czyli musimy dostać się do środka. Fajnie. Ciemno tu troszkę. Tam było takie okno, może... Wiecie co, bardzo mi to przypomina też coś... Kurde... No ten początek tutaj bardzo przypomina... Aha, dobra, dziękuję jeszcze za informację. Przypomina mi jakiś custom. To można przesunąć? Nie, można tu wejść. Dobra. Tam było pokazane... No dobra, że można tą kratkę rozbić. Mhm, parking, okej. Jeszcze tylko też coś zobaczę. Jeden sekret, słuchajcie, tutaj jest. Dobrze. Tam widzę już taki gzyms. Coś mi to właśnie mówi. Kurde, czy ja w jakiś taki podobny custom z takim początkiem nie grałem? Bo nie sądzę, żebym grał w to, no bo tego nie było nigdzie. Mhm. Dobra, o, tu jest dźwignia, dobra. Czyli idziemy. Najpierw sobie to odsuniemy. Albo podsunąć nie mogę, bo się zatnę. Ale może tak chociaż stąd, co? Dobra. Zapis. Okej. Aha. No i dobra, i otwierają się tutaj drzwi, więc... I tam chyba będzie można... Aha, nie złapałem się, tak? No dobra, to jeszcze raz. Cholera, no. Jak to tak? W ogóle jakie tam bloki. Wow. I tam na samym końcu taka wieża. Tylko, że to dziwne, bo to się zamknęło teraz. W sumie to mogłem załadować. Co ja robię w ogóle? Po co ja tędy idę jeszcze raz? Nie, czekajcie, zrobię tak. O tak. O, jakie te laboratoria. Jeszcze raz. Po co ja tędy idę? No wiesz co, serio. No nie! Okej, okay. Ale jestem sierota obrzygana. No weź się złap, no Laro, ej, co jest z tobą? Czekajcie, bo... No, nie, nie wiem, o co chodzi, ej. Co ja źle robię? Serio, jestem jakiś anemik. Jak nie za daleko? No. No
No i teraz ta. A nie! Kuźwa, to jest czasówka. Dobra. No teraz będę się tu męczył 50 tysięcy razy. No zaraz mnie coś potarga. Patrzcie, no nie da rady złapać się. Nie wiem, o co chodzi. Jezu, ale presja, słuchajcie, nie mogę. Och, jest. Co za cudo. To nie gzyms, tylko kabel. No mówię wam, że coś mi to... Jezu, 5 minut nagrania, a ja jestem gdzieś, nie wiem gdzie. A nie, jest gzyms. Fajnie zrobione, tak jakby to był kabel, nie? Co tutaj było? A to. Można to rozwalić? I to jest jakaś dźwignia? Co to jest? A nie, kabelki. Aha, to się otworzyło, dobra. No dobra. Zanim ja tam wejdę, to ja sobie zapiszę. Bo ja nie wiem jeszcze, co mnie tu czeka. Można rozdupcyć. Oho. Co? O. Ej, a gdzie jest... Co? Czekajcie, tam można... Ewidentnie tam można będzie wejść. Gdzie jest moja broń? PD. Czekaj, czy to wam się nagrywa. Lab in the hotel. Aha, czyli laboratorium w hotelu. I ona musi po prostu to odnaleźć. Taki nasz cel. O Jezu, security kamery jakieś tutaj. Aha. Wywaliło mnie, słuchajcie, do Windows z tego wszystkiego. Słuchajcie, wywaliło mnie do Windows z tego wszystkiego. Nie mam broni. Nie wiem, czemu nie mogę... Tego też nie mogę tutaj rozwalać. Nie wiem, o co chodzi. Bo nie mam broni żadnej. Nie wiem, czy ktoś mi zabrał, bo przed chwilą było tak ciemno. I patrzcie, ja nie mogę tu nic zrobić, ale jaja. Nie mam tutaj broni. Dobra, wiecie co, to zróbmy coś innego. Load. Jak tu wejdę, to zrobię coś takiego. Można to otworzyć? Tak. Teraz niech mi zabiorą. A to dziwne jest, bo ktoś mi to zabiera? Dobra, nie wnikam. Najważniejsze, że mam przejście. Czyli trzeba, słuchajcie, na początku tą kratkę sobie już rozbić. Tu do góry chyba jest wejście. Bo później koniec, nie? Okej. No i teraz mamy tam przejścia i tam. Albo tu. Dobra, sprawdźmy najpierw to. Można tu robić takie przewroty? Czekajcie. A można, dobra. Dobra. Aha, to było chyba na screenach. Screenach do ładowania. Okej, laboratorium. No dość spore. Fajnie to wszystko wygląda, tylko tutaj nie mogę nic strzelać. Nie mogę w to... O, tam jest jakaś dźwignia. Apteczka. W ogóle Lara, a wiecie, koronawirus i te sprawy. I ma maseczkę, to jest jakiś przycisk. A nie, to można przesunąć. Ale to gdzie ja mam to przesunąć? Tu nie ma tu nic. Kurde, a w drugą stronę mogę? O, tu przycisk jest za tym. O kurde, czekajcie. Tu można tak zrobić? A, można. Bo to można by było gdzieś dać, albo... Przycisk, po prostu. Zwyczajnie przycisk. O, jest. Ale nie pokazało, co się gdzieś działo. Tam widzę też jeszcze trzeba coś wtrynić. O, jest, to są kable chyba, tak? To zabija. Oto, tu trzeba coś dać. Tu są jeszcze jakieś drzwi, też zamknięte. Tam jest dźwignia. A tu też jest coś. I też widzę, że można to otworzyć. A tam?
Też jest jakaś dźwignia. Jak się tam dostać? To co, idziemy jeszcze... Kurde, chodźcie na górę, może jeszcze zobaczymy. Bo mogę iść na dół i na górę, nie? Wejdę na górę, zobaczę. Okej. Tutaj jest. No kurde, nie mam. Tam coś jest. Jakiś artefakt. Dobra. Tu nie ma nic. Chociaż. Czekajcie. Nie. Jezu! Czekajcie. Zrobimy tak. Tam coś jest. Tylko nie wiem, co to jest. O, o, o. A! Piasek. Pamiętam, że bukłaki, tak? W takim bukłaku... No, no, był ten, był piasek, to pamiętam. No dobra, będą wagi, słuchajcie, chyba. W tym customie. Na razie jest okej, bo to widzę, są takie klimaty. To widzę, można przesunąć. Aha. Tutaj w ogóle coś jest, klucz. Tylko teraz pytanie, gdzie? Gdzie to mam przesunąć? Dziękuję. Tylko, że to też nie zabiorę tego. Gdzie tu można by było to przesunąć? Bo to są dwa. Jest taki na dole i właśnie tutaj. I takie pytanie... Gdzie to można by było dać? Tam ewentualnie jest jeszcze taki ślad. Czekajcie, przesunę to tam. Może? Dosunę do końca. W ogóle ten znaczek tutaj nade mną teraz. Na górze, nie? To nie jest czasem znaczek z takiej gry... Ja w nią nie grałem, ale pamiętam ten znaczek. Half-Life? Dajcie znać, jeśli kojarzycie. Teraz właśnie jest tutaj nade mną. Dobra. Co ja robię? Jakieś dziwne odpoczynki, nie wiem po co. Przesuwaj to do końca. No i? Coś się zadziało? No niekoniecznie. Kurde. Dobra, ale tu jest jakiś przycisk, o. Okej, dobra. A tu? Tych skrzynek nic nie zrobię z nimi. Bo ich się nie da przesunąć, prawda? Ani nic. No kurde, nie ma broni. Dziwne to jest. Czy to będzie taki custom? Wiecie, z latania, z... Nie będzie przeciwników tutaj w ogóle. O, takie biurowe, takie ala, wiecie, piątkowe, nie? Tutaj klimaty. Bardzo piątkowe. Kluczyk jakiś tu jest. Dobra, mam to. Co to jest? Gun shop. O, gun shop, to ja poproszę. Tylko gdzie tutaj iść? Nie ma tu żadnych klap. Jakiś dźwigni. Dobra, nie ma tu nic więcej. Dobra. Idziemy dalej. No właśnie, przydałoby się otworzyć jakieś pomieszczenie z bronią. Może być i sklep. To teraz słuchajcie co. Może pójdźmy może tu najpierw. Bo jeszcze tak naprawdę to... Bo tu było takie przejście jeszcze dalej. Może ja się troszkę cofnę. Jeszcze tu sprawdzę, bo tak... Poszliśmy w sumie na dół, ale jeszcze widzę, że tu są jakieś... A, co tu też? Aha. Rozwidlenia. O, klapa, tak? Dobrze widzę? Tak. No to chodźmy tu. Niech będzie i tu. O, 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 co to? Here we go. Dobra, to mamy to. I tutaj... O, proszę. Ja ciebie jakiś... Ciekawe, co to jest? To nie jest jakiś sekret? A
co to jest w ogóle, co dozdobyliśmy? Aha, po prostu rewolwer. I mamy 8 naboi, słuchajcie. Rewelacja. Tylko pytanie, czy te szyby można rozbić? Bardzo ładnie. To ja spróbuję, słuchajcie. Spróbuję rozbić te szyby. Albo to na górze można. Nie. Nie. No nie. Dobra. Nie. To tak nie działa. A i tylko to tutaj jest? Tylko ta broń. A może i aż? Bo tych kartonów to raczej też nie można rozbijać, prawda? Dobra. Idę stąd. I przejdźmy teraz może tu. O tu. O Jezus. Jezus. Dobra, tu są jakieś labirynty. Czekajcie, bo tutaj nie ma nic. Co? No nie ma, ale jaja. No dobra, to ja idę stąd. Idziemy tam. O tu. O Jezu. O, 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 tu jest jakiś... Tu jest jakiś przycisk. Tak, tak. Dobra. Nie wiem. Chyba nie mijaliśmy nic takiego. Tu nie ma nic. O Jezu. O Jezu. I tutaj też nie ma nic. No to jedziemy z koksem dalej. Tu. Długi korytarz. Tu. Nie ma nic. A tu? Też chyba nie ma. Czekajcie. Muszę się obrócić, bo... No dobra, nie ma nic. Czyli tu. Ale... A, przycisk. Już myślałem, że tu zamknięte. O, dziękuję. This looks like some kind of laboratory. Aha, dobra. I'd better be careful. Okej. Laboratorium jak nic. Co tutaj jest? Turn back. O, no, jasne. Mhm. Zawróć lepiej, nie idź dalej. Tutaj jest zamknięte. Okej, co tu można zrobić? Szyba. Czy, a tą szybę nie można rozbić? Wygląda na taką... Wiecie, o co chodzi? Poturbowaną troszeczkę. Sprawdźmy to. A, dobra. Pycie. Jak to wygląda? Aha. Takie buty. Tam naprzeciwko. Okej. No dobrze. No to spróbujmy zrobić takie nasze... Wiecie. O tak. Muzyczka. Muzyczka ładna. Gdzieś już ją słyszałem. Okej. Można przesunąć to? Nie. Miło, miło posłuchać. Wow. Przyciszę, żeby mnie było słychać, bo mnie zagłuszę. Tutaj coś jest, jakieś przejście, ale nie ma, żeby szybę można było rozbić. Tu jest przejście, nie? Co to jest? Jakby tutaj trzeba było jakiś artefakt wtrynić, co? Ale nic mi nie mówi, nie? Tutaj potrzebujemy klucza. A nie, to. Ale powiem wam, że dziwne, bo... Wow. Wow. Wow, co to było? To jest jakiś potwór tam chyba, co? No bo... Wow! No właśnie. Tutaj kolejne... Tylko wiecie co dziwne, bo mieliśmy żółty klucz, a... to był... A jest gun shop. Mhm. A to jest takie czerwone. Powinno być... Wiecie, tego samego koloru. O, to można zabrać? Nie, to widać, że to są już atrapy. A mi się tak przydało. O takiego shotguna ja poproszę jednego. Czemu mi nie dadzą?
to można zabrać. Jest! Dobra, mamy to. Bardzo ładnie. Szafka? Nie. Okej, komputer, a to? Nie. No dobra. A czekajcie, no to weźmy sobie te nasze pistolety. A ja mam... Dobra. Dzień dobry. Co ty tu masz? Kluczyk jakiś. A, gościu. A ciekawe, kto cię tutaj zaciuchł. No tego się nie spodziewałem. Gościu, proszę cię. Czy on coś zostawił? No niekoniecznie. Warto go tutaj zbadać też. Buf. Tak? To jest buf? No tak trochę wygląda. No jest strzelnica jakaś. Czy mogę na to postrzelić? Nie. To są jakieś okna porozwalane. Nic tutaj chyba więcej nie będzie. Nie? Nic tu nie widzę. Dobra. Chodźmy na razie tutaj. Mam broń. To jest już wiecie. To już jest okej. Tutaj co to jest? Jest jakieś napisy? Nie. Nic tu chyba więcej nie było. Exit to roof. No na dach też by się przydało. Zdobyliśmy jakiś klucz. To jest klucz emergency bathroom. Bathroom. Łazienka? Łazienkowy jakiś? Tak mi się wydaje. Tutaj mogę to strzelić? Tu? Nie. A jeszcze z tamtej strony mnie nie było. O tam. Więc chodźcie, zrobimy skoki. Skoki życia. I zobaczymy, co tutaj mnie czeka. Po drugiej stronie. Dobra. Okej. Tutaj coś jest. Czekajcie. A, dobra. Tu jest łazieneczka. Czyli dobrze mówiłem, bathroom. Shower i te sprawy. No. Wanienka jest. Woda jest. I jakiś gościu tu przyszedł. Ja mam kolejny kluczyk. Nie wiem jaki, zaraz zobaczymy, ale gościu... Wow. Koniecznie chce mnie dopaść. To my też go. Coś się tak zaciął. Halo? Halo? Zaciął się. No to na przykład widzicie, to jest dla autora jakaś informacja, prawda? Nie wiem, tak mi się wydaje. Czy to jest na przykład, można coś z tym zrobić? Żeby on się tak nie zaciął? Czy to już jest tak, nic nie zostawia? Czy to tak w grze jest już, nie? I to się już nie da z tym nic zrobić. Kompletnie się na tym nie znam. Jakieś pamiątki. Coś tu można kupić, coś tu można zrobić. Tam jest jakiś przycisk. Czy ja mogę tak zrobić? Czy przeskoczyć przez to? Czy ja tutaj dednę? Nie, dobrze. Przycisk, który... O! Gdzieś tam. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Czy tu jeszcze coś jest? Nie. Czy ja się wrócę? Tego też nikt nie wie. Nie, spoko. Z drugiej strony jest coś podobnego. Dzień dobry. Tu coś jest. O, to wiem, gdzie to nawet można użyć. Tylko weź się teraz tam dostań, bo tam... Myśmy zeszli na sam dół. Nie można tego rozbić, nie? Okej. Nic tutaj nie można zrobić? Seriously? Zabrać jakiś napój? Nie. No dobra, ale dziwne pomieszczenie, prawda? Nic kompletnie nie wnosi. Czy ja czegoś nie widzę? No ale nie ma, nie?
Dobra, sprawdźmy jeszcze tą stronę. Bo tutaj widzę też coś takiego jest. Tylko, że mniejsze to jest. No nie ma nic. No dobra. To... Jaki macie pomysł? Gdzie by to pójść? Cholera. O! Tam jest... o matko, teraz dopiero zauważyłem. Patrzcie, tam jest... klapa. To ja chcę iść jeszcze tam, w tą stronę. Jeżeli to się da. To nie jest za wysoko czasem? Nic nie można było tam chyba przesunąć, co? Teraz wam pokażę, bo mi się wydawało... Nie, dobrze mówię. Popatrzcie, kurde, skubane. A z daleka zauważyłem, a nie z bliska. Tutaj jest klapa. No to bier. No. Czy... A czekajcie, bo mamy klucz. Czy to nie jest klucz tutaj? Więc jeszcze sprawdzę. Dobra, to jest tu. Ten zielony był jednak, nie? Green, access. Okej, okay, mamy to. Znowu tam jest taka szafa z takim... Dzień dobry. Co to jest? Tego rozbijać nie można. Tego też nie... A, tu wejście na górę jest. Mhm. Tam coś jest. Naboje. Mhm. Ciekawe, co to jest. Wygląda to mi na takie jakieś, nie? Albo to jest po prostu taki zwykły komputerek, albo ja się uparłem na coś, że tam można wtrynić, nie? Jakiś artefakt. Ale chyba nie. Oh, damn it. Ach. To jest to. A jak to zrobić? Jak to zabić? Tam były podpowiedzi, to mnie aż wywaliło z tego wszystkiego do... Nie, tego się nie da zrobić. Jak to zrobić, żeby móc to... Bo ono coś pilnuje, tak? To oko? Tak. Poczekajcie, sprawdzę sobie coś. Ale właśnie to. Security camera, wow, there is look. Tylko nie wiem, czy wy to widzicie, czy to się nagrywa. Aha. Te laboratorium jest pełne, słuchajcie, takich. Muszę to najpierw... jakoś kurde, no wiecie co? A jakbym tak pod... O, pod tym. Nie, pod tym można. Bo tu dźwignia jest. Która coś tam robi. Która... A, tam otwiera. Okej, okay, to ja wiem, gdzie to jest. No i teraz... Kurde... Bo to tam patrzy, tak jakbym nie mógł zabrać tego artefaktu. Patrzcie, tutaj są naboje. Można zabrać. A ten komputer? Nie. Noż, cholero ty. No, można cię rozwalić. Czekajcie, może tak? Nie. No dobra, nie da rady, to nie, nie? Nie będziemy... Najważniejsze, że można było zabrać tutaj te rzeczy. Podejrzewam, że nie można zabrać, słuchajcie, tego artefaktu. Więc nawet nie próbuję. Będziemy musieli zrobić coś z tą kamerą. Może jest jakiś przycisk, który... A, tu można przejść. Co jest napisane? Safety hood. Jakieś. Okej. Okay. Czy jest jakaś klapa w podłodze? Dobra, i tu tego też nie rozwalę, okej. Okay. Ale tak, mamy tutaj... Co to jest? Aha, dobra, skrzynia. Czyli ja do tej klapy nie doskoczę tam, tak? Jak to jest w ogóle? Jak to wygląda? Potrzebuję... Aha. Mogę tak? Nie. Okej. Okay. Czyli musi to być. No spoko. No spoko, nie ma problemu. Przesuniemy. Na wysoko. Tylko, że ja też pamiętam o tamtej klapie. W tym głównym holu. Trochę jest tych przejść.
Ale spoko jakoś, tak? Idziemy do przodu, nie? Jakoś się nie zaciąłem jak do tej pory. Mam kilka miejsc, w których no nie da rady na razie, żeby się tam dostać. Okej. To teraz tak, tu czy tam? Dobra, chodźmy, jak już jestem tu, to chodźmy tu. Zobaczymy, gdzie mnie to doprowadzi i tyle. O, tu jest jakaś dźwignia. Chociaż czekajcie, a tam? Znowu jakieś... security. A tutaj nie można w ogóle dostać się. Aha, chociaż? Czekajcie. A jakby tak... A, da radę, okej. No to właśnie wyglądało mi na drabiny. No ale kurde, albo tu, albo tu. Tam była dźwignia. To mi wygląda... Też jakiś przycisk. Dźwignia, przycisk. Cholera. A, tu otwiera. Aha. No tak, wiecie co, tak pomyślałem o tym też. Że to może być taki jakiś ala skrócik. No. Dobra, no to chodźmy tam w takim bądź razie. Mam jeszcze jakieś artefakty. Oprócz tego bag, alto, las. A, to będzie zaraz gdzieś tu. Bo teraz jest fajnie, bo teraz możemy tutaj poprzechodzić te wszystkie... wiecie. To mogłem w sumie jeszcze pójść tam jednak na tą górę. Z tą dźwignią. Jezus, ale się motam. Troszeczkę się motam. Gdzie to było? Tu? To wyjście? Cholera wie. Tak. To było tam. Znaczy to było tu, a tam to było właśnie ta dźwignia. No ale dobra, to może chodźmy, jak już jestem tu, już polazłem, nie wiem, czy to dobry pomysł był. To dajmy ten fuse tutaj. O tu. Co to dało? Coś otworzyło, ale nie wiem co. Tu? Nie. Tu otworzyło, dobra. A mogę rozdupcyć teraz to wszystko? Tak, to mogę. Dobra. Tu mogę. Jeszcze na dole mnie tu nie było, widzicie? Tylko, że to pewnie zabija. Tam się nie dostanę. To może mnie zabić. Kurde, patrzcie, tutaj jeszcze na dół jest jakieś zejście. I tam. Mogę przeskoczyć. 50 tysięcy rzeczy do zrobienia. A! To widziałem na tym. Okej. Nie ma tu żadnych kamer. To widziałem tak. It was only in emergency. I to nam się otworzyło. To można przesunąć? Nie. I tutaj są drzwi, ale one są power, zamknięte. To można przesunąć? Tak. Ale gdzie? Bridget Lab? Czy to nie będzie Ancient Artifact? Coś mi to przypomina. Słuchaj. O, dźwignia jest. A gdzie można by było na przykład jeszcze gdzieś wtrynić to? Może tutaj, gdzie ten... Gdzie się nie ten, nie... Nie mruga mi tutaj, czekajcie, chodźcie, sprawdzimy to. Czy to jest tylko po prostu, żeby sobie odsunąć i tyle. Albo na przykład rozwalić przez te lasery tam. Do końca dosunąć, też może być pomysł. Aha, to się otwiera. Okej. Okay. Uuu. Co to jest? Słuchajcie, ja wam mówię, że to ja już grałem kiedyś Bridget z Torgusem, graliśmy w Ancient chyba Artifact. I to jest takie bardzo tu wszystko podobne do tego. Serio. Tylko ja po prostu czasem mam tak, że ja nie przyswajam. Za dużo jest tych customów i czasem... No tak, ale to... O, tu dźwignia jest, czekajcie.
tworzy się tu. Ale ja bym zaczerpnął powietrza, bo ja tu zaraz umrę. One mi się wszystkie te customy mylą, ale nie pamiętam, czy to było tak dokładnie to. Nawet nie pamiętam, czy to był właśnie autor Ancient Artifact, to był ktoś inny przecież. Mi się wydaje. Tu można wypłynąć. Sprawdźmy więc to. I tu potrzebujemy jakieś karty. Tak. Więc tu na pewno nic nie zrobię. Tu jest jeszcze jakieś wypłynięcie. Aha, i to można rozbić. Spoko. Gdzie ja jestem? Tu nic. Tu też nic. Tu jest przycisk. Coś tam. I dźwignia. Ale tu nie dostanę się do niej w tej chwili. A, tu się otworzyło, okej. Okay. No dobra. To chodź, to zaraz będziemy kończyć, słuchajcie. A tu można przejść normalnie. Oh, damn it. Cholera. No rozumiem, że do wody nie wolno. To na pewno. Tak, tak, wiecie co? Coś podobnego ja grałem. Widocznie to jest jakaś tam wersja testowa. Autor tutaj. Tak, pamiętam to. To były takie bardzo podobne klimaty do Ancient. Chyba Ancient Artifact, ale nie dam głowy uciąć, czy to rzeczywiście o to chodziło. O ten custom. Mam dziś jakieś takie przebłyski, słuchajcie. Wy na pewno będziecie wiedzieć lepiej. Tam można tą rozbić tą szybę, można wejść na górę, tutaj widzę też można. Ale to zrobimy sobie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. To taki fajny, ciekawy projekt. Ktoś mnie poprosił, autor, żeby coś takiego przetestować. Czy znajdziemy jakieś bugi? No, na razie jest okej. Okay. Na razie jest okej. Okay. Klimaty bardzo iście z laboratorium. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jeszcze raz dziękuję. Pedrosk27 za ten custom. I słuchajcie, do następnego odcinka, nie? Trzymajcie się, cześć.